Dosyć zamiatania pod dywan, ośmieszania naszego kościoła, dosyć obrażania naszej wiary. Dzisiaj to my, uczciwi wierni i wy, będący przecież jeszcze w większości bogobojni, kapłani i zakonnicy, musimy stanąć w prawdzie i mocno protestować przeciw tej modernistycznej bandzie niszczącej kościół od środka. Każde nasze milczenie, każdy brak reakcji jest zgodą na wszystkie draństwa i plugastwa. Ci zwyrodnialcy z Zagłębia, jeżeli było ich więcej niż ten jeden ksiądz, powinni zostać natychmiast wydaleni ze stanu kapłańskiego. Proboszcz powinien być pozbawiony swej funkcji i zesłany do klasztoru na drugi koniec Polski. Jeżeli nie ma z tym nic wspólnego i kocha Kościół, to zrozumie. Zresztą powiedzcie mi teraz, jak niby taki proboszcz, administrator parafii, w której miało miejsce to hańbiące wydarzenie, może teraz stanąć przed wiernymi i spojrzeć im w oczy? Jak? Cóż to jest za szef, który nie wie, co dzieje się na jego plebanii? Odejdź, człowieku. To jest sprawa honoru. Uważam też, że parafia powinna zostać na jakiś czas zlikwidowana. Jeżeli wierni kochają Boga, nie będą mieli problemu z tym, aby przez pewien czas chodzić do pobliskich świątyń. Ludzie muszą wiedzieć, że traktujemy te sprawy poważnie. Cała Kuria powinna zostać rozwiązana. Biskup zdjęty z urzędu, a na jego miejsce wprowadzony delegat, najlepiej zagraniczny, który zrobi porządek i przeprowadzi wewnętrzne śledztwo. Nie może tutaj być żadnych półśrodków. Kościół nie jest miejscem skrywania zbrodni, nie jest przechowalnią dla oszustów, nie jest wylęgarnią zła, ale matką. Naszą jedyną nadzieją, którą swoimi zaniedbaniami, kłamstwami, milczeniem, wiecznym zamiataniem pod dywan, nam odbieracie. Zapraszam was już dziś na niedzielny komentarz w ramach programu. Czuwaj katolików w niedzielę, Marek Miśko.